Cześć, witam was bardzo serdecznie. Tak jak widzicie, dzisiaj będzie aktualizacja pielęgnacji. Jakiś czas temu taki film był na kanale, mam wrażenie, całkiem niedawno, ale zmieniło się bardzo dużo, a w zasadzie zmieniło się prawie wszystko w mojej pielęgnacji, dlatego chciałam wam jak najszybciej o tym opowiedzieć, dlatego że mam wrażenie, że kosmetyki, których teraz używam, sprawdzają się u mnie rewelacyjnie. Jestem z nich tak zadowolona, że uważam, że każdy z nich po prostu to jest mój jeden wielki ulubieniec. Polecam wam je wszystkie i naprawdę nie ma kosmetyku, w którym w tym momencie, z którego nie byłabym zadowolona i którego naprawdę nie mogłabym wam polecić. Dlatego stwierdziłam, że nagram taki film, bo chyba nie było jeszcze takiej sytuacji, żeby moja pielęgnacja była na tyle idealna, żebym była z niej tak zadowolona jak teraz i dlatego wam dzisiaj pokażę. Nie wiem, od czego zacząć, czy od wieczornej, czy od porannej w zasadzie. Nie będę was pytała, czego chcecie, bo i tak nie macie na to wpływu większego, ale zacznę może od wieczornej, dlatego że uważam, że ta jest też ciekawsza, poranna jest taka bardzo, bardzo okrojona. Także zacznę od pielęgnacji wieczornej, a w zasadzie od demakijażu. I tutaj są dwa płyny micelarne. Jeden to jest L'Oreal woda micelarna, oczyszczający płyn micelarny, usuwa makijaż i koi skórę, nie wymaga pocierania, skóra sucha i wrażliwa. I drugi to jest Garnier, jest płyn micelarny z olejkiem, makijaż długotrwały i wodoodporny, usuwa makijaż, odżywia, koi. I to są obydwa płyny, które ja bardzo lubię. Ten jest moim ogromnym ulubieńcem od kilku lat, ja do niego zawsze wracam, uważam, że jest naprawdę najlepszym płynem micelarnym na rynku. Dla mnie nie ma lepszego, dlatego że mnie nie podrażnia, usuwa świetnie makijaż, usuwa wszystko tak naprawdę, więc jestem z niego bardzo zadowolona. A to jest płyn, którego używałam przez jakiś czas tylko w okolicy oczu, dlatego że potrzebowałam właśnie czegoś takiego w miarę tłustego, coś na bazie olejku po prostu, co będzie fajnie sprawiało, że krem, który później kładłam pod oczy, będzie się fajnie rozprowadzał. Teraz to nie ma większego znaczenia, ale ten płyn u mnie sprawdza się naprawdę fajnie. Mimo tego, że on jest właśnie z olejkiem, on nie sprawia, że moja skóra jest tłusta. On fajnie zmywa makijaż z całej twarzy, bardzo fajnie usuwa pozostałości po tuszu, po cieniu, jakimś na powiekach, po eyelinerze, po czymkolwiek tak naprawdę. Jestem z niego bardzo zadowolona i on u mnie się sprawdza, nie podrażnia mnie, wiecie, nie wysypuje mnie od niego, więc to są dwa płyny, których ja teraz używam i naprawdę jestem bardzo zadowolona. One u mnie się sprawdzają i no i to tyle. W zasadzie wszystko się teraz będzie sprawdzać u mnie, więc to tak. Kolejna rzecz, jaką robię, to nakładam jakiś żel. I teraz tak, teraz używam takiego żelu z Ziai, to jest oczyszczanie liście Manuka, żel myjący, normalizujący na dzień i na noc. I to jest żel, który u mnie super się sprawdza, dlatego że on jest z tej serii liście Manuka. On jest taki do skóry normalnej, tłustej i mieszanej. On jest oczyszczający, on dodatkowo, mam wrażenie, że jednak fajnie oczyszcza skórę, pozwala usunąć wszystkie właśnie resztki jakiegoś makijażu albo czegoś, co tam mamy na skórze i on ją fajnie oczyszcza i pozwala jakby... Fajnie działa w momencie, kiedy mamy jakieś niedoskonałości, kiedy coś nam się dzieje na twarzy. Ja mam wrażenie, że on po prostu, przez to, że jest takim żelem do skóry mieszanej, to on tak trochę jakby zalecza i trochę sprawia, że po prostu nasza skóra lepiej wygląda. Lepiej to wszystko się goi, może nie pojawiają się tak często jakieś wypryski na naszej twarzy czy coś takiego, ale dodatkowo ten żel jest bardzo fajny, bo on nie wysusza, nie podrażnia. To jest taki bardzo delikatny żel, ale mimo wszystko nadal oczyszczający i właśnie działający w tę stronę takich... kiedy tam właśnie pojawiają się jakieś wypryski, no to on je niweluje i bardzo fajnie się sprawdza i do tego jest bardzo delikatny, więc ja bardzo lubię ten żel. Ostatnio do niego wróciłam, ale muszę wam przyznać, że jest chyba niewydajny, bo używam go od miesiąca, mniej więcej. No i mam już tyle. Ale on mnie kosztował chyba 4 zł, bo kupiłam go na promocji 50% w Superfarmie, więc w ogóle nie ma o czym mówić. I kolejna rzecz, którą używam na zmianę, bo nie używam tego codziennie, to jest Lush Dark Angels. Znacie ten produkt już, bo ja bardzo dużo o nim mówię. Mam tutaj jeszcze trochę, mam też nowe opakowanie, także jestem bardzo zadowolona. To jest niesamowity produkt, który rewelacyjnie oczyszcza skórę. Co prawda, wiecie, jak go zmyjemy, zostawia nam trochę takie, czasami, bo też nie zawsze, nie wiem, od czego to zależy, ale zostawia taki czarno-szary nalot na naszej twarzy, tak jakbyśmy, wiecie, nie wiem, wyszły z kopalni albo ubrudziły się po prostu węglem. Ale to nic, dlatego że ten produkt jest po prostu rewelacyjny. On tak przepięknie oczyszcza skórę, tak fajnie ją wygładza i pozbywamy się martwego naskórka, że ta skóra po tym produkcie jest tak gładka. Kiedy ja nakładam rano krem na twarz, to po prostu czuję, że ta buzia jest tak gładka, jak mało kiedy, naprawdę, jak mało po którym produkcie. Ja znalazłam taki jeden, właśnie ten, po którym skóra jest tak gładka i drugi to jest również produkt z Lasha i to jest maseczka Cup of Coffee, która również rewelacyjnie po prostu wygładza skórę i która jest taka... Obydwa te produkty po prostu sprawiają, że ta skóra jest mega gładka i czuć te różnice. Naprawdę ja myślę, że jeżeli ktoś pierwszy raz użyje tego produktu,
to następnego dnia poczuję różnicę, że kosmetyki wszystkie, które na nie nakładamy, kremy, wyglądają o wiele lepiej, wchłaniają się, ta skóra w dotyku jest taka bardzo miła, taka gładka, jędrna, po prostu coś niesamowitego. Ale jeżeli właśnie chodzi o ten produkt, ja go bardzo lubię właśnie do takiego mycia, wiecie, co drugi, trzeci dzień powiedzmy, to sobie używam czegoś takiego. Aha, i w tym filmie nie będę Wam mówiła też o żadnych maseczkach, ani wiecie, takich produktach dodatkowych, które używam. Jeżeli będziecie zainteresowane, to dajcie mi znać, ale jeżeli chodzi o maseczki, to w tej kwestii dużo się nie zmieniło. Cały czas używam tego, co miałam w zasadzie i... No i teraz chciałam się skupić na pielęgnacji, bo te maseczki, to wiecie, to są w zależności od potrzeb takie, jakie mamy. Teraz tak, jak zmyję makijaż, jeżeli coś tam jeszcze mi zostanie, to wiecie, to używam płynu micelarnego, którym tam domywam resztki, jakieś tam, wiecie, czy to mi zostało na przykład właśnie tusz gdzieś tam pod oczami, czy coś tam się, nie wiecie, nie do końca zmyło, czy właśnie, żeby usunąć resztki tego produktu, to właśnie używam płynu micelarnego. Potem przecieram twarz tonikiem. I tak, zazwyczaj używam tego toniku. To jest Clinique Clarifying Lotion Clarifante 2 i to jest skóra sucha w stronę mieszanej. Albo mieszana w stronę suchej, na tej zasadzie. Pomyliłam się raz, ja zauważyłam, jak edytuję te filmy czasami, to wiecie co, ja myślę coś innego i mówię coś innego i w ogóle tego nie kontroluję, co mówię i potem wydaje mi się, że dobrze powiedziałam, ale nie. I tak, to jest na pewno mieszana w stronę suchej. I tak, ten produkt jest rewelacyjny. Ja o nim też ostatnio opowiadałam, nie wiem, w Denku gdzieś tam, ja ciągle o nim opowiadam, dlatego że to jest produkt, który tak naprawdę niewiele robi. Kiedyś o nim w ogóle nie mówiłam, bo miałam wrażenie, że nie robi nic i to jest takie, że to jest bardzo przyjemny produkt, dodatkowo trochę złuszcza, ale to nie jest produkt, który nas podrażnia, który, nie wiem, kiedy używam, ja go używam tylko wieczorem, raz dziennie i kiedy go używamy, to nie jest taki efekt, że skóra nas piecze, że ona jest jakaś taka mega podrażniona, że nie wiem, przez ten alkohol to wysypuje nas. Czasami są takie produkty, że użyjemy czegoś właśnie z alkoholem i nas wysypuje, ale to nie są jakieś takie wypryski, tylko to są takie małe kropeczki, jakieś takie, no niezbyt fajnie to wygląda. Ale jeżeli chodzi o ten produkt, on się sprawdza rewelacyjnie. On w ogóle jakby nie robi krzywdy mojej skórze, za to robi coś niesamowitego, dlatego że kiedy ja go używam, to ja mam wrażenie, że on nie robi nic, a robi bardzo dużo, bo on sprawia, że ta skóra jest taka dodatkowo jeszcze chyba gładka, zadbana, jest pozbawiona takiej... to nie jest peeling na pewno, ale ta skóra jest taka gładka, że nie ma na niej takich suchych skórek. Wszystko fajniej się wchłania, wszystko fajniej się jakby na niej utrzymuje, że kiedy ja przestaję używać ten produkt, to ja widzę różnicę, że czegoś mi brakuje. Ta skóra jest jakaś taka, no, troszkę bardziej jakby zanieczyszczona, o, na tej zasadzie. Więc to jest rewelacyjny produkt i chyba już nie mogę przestać go używać, bo za każdym razem jak przestaję, to się okazuje, że muszę go mieć, dlatego że no, moja skóra, nie wiem, potrzebuje tego. Po prostu wygląda o dużo lepiej, kiedy go używam, niż kiedy tego nie robię. I drugi produkt to jest taki, który używam na zmianę, dlatego że kiedyś dostałam ten tonik, to jest Pharmaceris z tej serii Tetrondzik. I to jest oczyszczający płyn bakteriostatyczny do twarzy, dekoltu i pleców. I to jest tak, z 2% kwasem migdałowym taki tonik. I ja go używam i powiem Wam szczerze, no tak, to jest jedyna rzecz w zasadzie, z której Wam nie polecam i po prostu używam, żeby ją zużyć, dlatego że go mam. Ale uważam, że on nie robi nic. Naprawdę w porównaniu do tego tonika, to ten naprawdę nie robi nic. I to nie jest tak, że on nie robi nic i ja jakby nie widzę różnicy, tylko właśnie widzę, że on naprawdę nie robi nic. Więc po prostu używam go, żeby go używać. Jakby kiedy ja przecieram twarz tym produktem, to mam wrażenie, że nic. Po prostu nic. Nie to, że ani ta skóra nie jest taka bardziej wygładzona, ani ona nie jest jakby bardziej taka pełna blasku, ani nie sprawia, że wypryski się szybciej goją. No, nic. Także to jest jedyny produkt. Ale używam, żeby go zużyć, więc to tak. I tak, ostatnia rzecz, to już przechodzimy do najfajniejszych rzeczy. Krem pod oczy. Teraz używam kremu z Kliniki, to jest All About Ice Ridge. To jest jedyny krem, który się u mnie sprawdza, znaczy jedyny. Nie lubię tej podstawowej wersji, dlatego że ona jest taka żelowa, zbyt żelowa dla mnie, ona przesusza, w ogóle nie lubię jej bardzo. To jest krem rewelacyjny, on jest taki bardziej kremowy, jest bardzo zbity. Znaczy on jest zbity, ale kiedy go nakładamy, to on się robi taki fajny, delikatny. Bardzo szybko się wchłania, ładnie nawilża okolice oczu. I muszę Wam powiedzieć, że jestem teraz zadowolona, bo... Co prawda ciężko powiedzieć, dlatego że no, okolica oczu to jest taka dosyć problematyczna okolica, mam wrażenie, dlatego że no, ja już tutaj mam jakieś zmarszczki, na pewno są zmarszczki mimiczne, dlatego że się ciągle uśmiecham, robię miny i w ogóle ciężko nad tym zapanować, więc ja myślę, że one zawsze będą i nie ma kremu, który je usunie, ewentualnie chyba botox,
Więc staram się po prostu nawilżać bardzo te okolice i ten krem naprawdę jest fajny. Ja rano czuję, że ta skóra jest nawilżona, że ona naprawdę, tak jak mówię, no nie to, że zmarszczki znikają, ale czuję, że przede wszystkim ta skóra jest nawilżona, a o to najbardziej mi chodzi, więc ten krem jest super, nie wysypuje mnie od niego, jest bardzo delikatny, jest bezzapachowy, jest taki kremowy, ale bardzo szybko się wchłania, nie pozostawia tłustej warstwy, więc naprawdę bardzo fajny i on u mnie się sprawdza. Potem nakładam sobie serum na twarz, a nie, jeszcze w międzyczasie nakładam odżywkę For Long Lashes, o której Wam już też opowiadałam, cały czas jej używam. Cały czas mam w ogóle to jedno opakowanie, więc ja nie wiem, czy ona jest taka wydajna, czy o co jej chodzi, czy ja tak tego mało nakładam, nie wiem. No ale mam już ją chyba pół roku, więc nie. No, ale mam i jestem mega zadowolona. Naprawdę ja cały czas słyszę komplementy, że ale masz długie rzęsy, o Boże, jakie ty masz rzęsy, o dzisiaj to już przesadziłaś na przykład, no bardzo często. Ja zawsze mówię, no ale to ta odżywka. Znaczy ja zawsze miałam długie rzęsy, ale myślę, że ona naprawdę sprawiła, że one są no ciut dłuższe i to robi różnicę. To też robi różnicę, dlatego że te rzęsy, wiecie, są takie... Ja ich nie podkręcam, więc one są takie dosyć proste. Więc na przykład to bokiem, jak ja tak bokiem, albo nie wiem, patrzę w dół, albo coś, to ludzie wtedy widzą i zwracają na to uwagę. Także ja Wam polecam tę odżywkę. Jeżeli jeszcze nie stosowałyście, nie próbowałyście, a macie krótkie rzęsy, no to może się u Was sprawdzi. Ja naprawdę Wam polecam, bo u mnie i moich koleżanek działa cuda. Kolejna rzecz właśnie, jaką nakładam, to jest serum na twarz i teraz to jest serum ze Estée Lauder. I to jest Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex 2. I tak, to jest serum, z którego jestem bardzo zadowolona. Dlatego, że tak jak Wam wcześniej już też opowiadałam, ja odkąd użyłam serum, po jakimś czasie zaczęłam zauważać różnicę taką, że ta skóra naprawdę jest taka napięta, jest jędrna, jest taka wypełniona, jakby taka... taka bardzo przyjemna w dotyku. Przede wszystkim jest bardzo taka nawilżona i taka zdrowa. Ja, może ona nie wygląda teraz zdrowo, dlatego że no ostatnio moja skóra jest taka poszarzała, czy to właśnie jeżeli chodzi o pogodę, o nie wiem, samopoczucie, o moją chorobę i w ogóle wszystko. Także no nie wygląda to dobrze jakby, ale kwestia tego, że jest poszarzała i taka zmęczona. Ale to jaka jest nawilżona, to jaka jest fajna w dotyku, to serum bardzo szybko się wchłania. Ono jest takie dosyć gęste, bym powiedziała. Znaczy gęste, nie gęste. Nie jest to na pewno taka woda. O, tak to wygląda. Dużo go nie trzeba. Zauważyłam, że ja za każdym razem nakładam go chyba ciut za dużo, dlatego że no wystarczyłoby mi trochę mniej. Ale naprawdę super się sprawdza. Bardzo ładnie. Nie ma takiego intensywnego zapachu. Kiedy go nakładamy, to po prostu czujemy, jak on jest taki bogaty. To jak taki bogaty krem, powiedzmy, to czuć, że właśnie to serum jest takie, że ono się właśnie wchłania. Co prawda, wiecie, różne są zdania na temat tego serum, że ono ma właśnie dużo silikonów i to jest właśnie ten efekt takiego wypełnienia i takie nasze wrażenie, wow, że ta skóra o wiele lepiej wygląda. Więc może to to, ale póki się sprawdza, no to myślę, że jest fajnie. Ja właśnie, to jest moja pierwsza butelka w zasadzie, więc będę testować, zobaczę, jak on się będzie sprawdzał, wiecie, po jakimś czasie, jak to będzie wyglądać. Bo to dopiero po kilku miesiącach, myślę, można zauważyć. Ja też lubię przetestować produkty i dopiero kiedy widzę, że one naprawdę coś robią, to staram się Wam o tym opowiadać, ale teraz jestem mega zadowolona. Przede wszystkim jestem zadowolona, dlatego że kiedy biorę coś nowego i mnie od tego nie wysypuje, moja skóra nie wygląda gorzej, nie pojawia się żadne uczulenie, to już jest dobrze. I potem mogę się skupić właśnie na tych efektach. I to serum daje naprawdę bardzo fajny efekt, bo ta skóra jest taka nawilżona, jest taka właśnie, tak jak mówię, jest jędrna, napięta. Tak czuć, że ona jest po prostu taka zbita, że nasza skóra jest taka... O, już wiem. To jest tak, jak mamy lat 20, to nasza skóra w zasadzie wiele nie wymaga, nakładamy tylko krem nawilżający i jest super. A kiedy dochodzimy, nie wiem, do 30, jesteśmy po 30, to mam wrażenie, nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja widzę różnicę w mojej skórze. Ja widzę różnicę w jędrności, w tym, jak ona wygląda, w tym, jak ona się zachowuje, jak szybko wraca do siebie po różnych tam, nie wiem, historiach na twarzy, wiecie? I to serum mam wrażenie, że właśnie sprawia, że nasza skóra jest taka młodsza, że zachowuje się tak, jak właśnie wcześniej, kiedy ona była taka, wiecie, jędrniejsza i sama z siebie była po prostu super, to teraz musimy jej trochę pomóc, ale to serum działa naprawdę super. I tak, kolejna rzecz, którą robię, to nakładam krem i teraz to jest krem Origins, to jest Make a Difference Night. To jest taki krem nawilżający, dosyć taki też bogaty, ale muszę Wam powiedzieć, że on jest taki gęsty, ale bardzo szybko się wchłania, niewiele też go potrzeba, dlatego że właśnie jest taki, jest gęsty i taki nawilżający mocno, to nie jest taki żelowy, że wiecie, nałożymy go, on się zaraz wchłonie i w ogóle nic nie ma i trzeba dokładać kolejne warstwy, on jest taki po prostu kremowy. Nakładamy go i on pozostawia taką delikatną warstwę, ale czuć, że to nie jest tłusta warstwa, to nie jest żadna oleista warstwa, tylko taka warstwa, która zaraz się wchłonie, ale świetnie nawilża naszą skórę. Bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie pachnie, przepięknie pachnie, naprawdę uwielbiam zapach tej serii w ogóle.
ale bardzo fajnie się u mnie sprawdza, bo potem wszystkim, co ja nałożę, bo to już jest ostatni etap mojej pielęgnacji wieczornej, potem wszystkim, co nałożę, ja czuję, to jest coś, co ja naprawdę uwielbiam, bo jak ja nałożę wszystkie te kosmetyki, to widzę, że ta skóra jest taka lekko błyszcząca, właśnie trochę od kremu, trochę taka już jakby taka pełna blasku i taka, tak ładnie wygląda. I do tego jest właśnie, w dotyku jest taka bardzo przyjemna, jest taka, czuć, że ona jest nawilżona, że jest zadbana, że nie jest przesuszona, że nie jest odwodniona, więc to jest moment, który ja bardzo lubię. I po tym wszystkim właśnie, po tych wszystkich krokach, które zrobię, kosmetykach, które nałożę, ja widzę, że ta skóra wygląda dobrze wieczorem i kiedy budzę się rano, ona jest naprawdę nadal nawilżona, nie ma na niej już może tych kosmetyków wszystkich, bo trochę wydarłam w poduszkę, wiecie, trochę po prostu się wchłonęło. Trochę tam jeszcze coś zostaje, dlatego że ta skóra nie jest sucha, to nie jest tak, że po prostu wszystko nam zeszło i nagle ona jest przesuszona, podrażniona czy coś takiego. Nadal ta skóra jest taka właśnie fajna, przyjemna w dotyku, tylko nie jest po prostu już taka tłusta, już nie czuć tych kosmetyków, ale jest taka bardzo przyjemna, jest taka nawilżona i taka jędrna i to czuć, naprawdę to czuć po tych wszystkich kosmetykach, także jestem mega zadowolona, jeżeli chodzi o wieczorną pielęgnację, to tak to wygląda. Rano jak wstaję, to po prostu myję twarz i teraz też używam tego żelu. Dlatego, że pokończyły się jakieś moje inne żele i stwierdziłam, że będę używała ten jest na tyle delikatny, że fajnie się u mnie sprawdza, nie przesusza mojej skóry, nie podrażnia, więc używam po prostu teraz też tego. Nie wiem, może za jakiś czas coś wymyślę, coś zmienię, może. Ale na razie sprawdza się u mnie ten, także jestem zadowolona. I kolejna rzecz, jaką robię w zasadzie, nakładam serum na twarz i teraz to jest serum też ze Stella Lauder i to jest Enlighten Dark Spot Correcting Night Serum i to jest niby serum na noc, które chyba przez 2 tygodnie mam używać na dzień i na noc, a potem tylko na dzień albo tylko na noc, nie wiem, w każdym razie ja tego serum używam na dzień, nie używałam go na dzień i na noc, dlatego że na noc używam innego serum, no i teraz używam go tylko na dzień, po prostu. I to jest dla mnie taka, takie właśnie serum, na które potem nakładam też krem. Nie wiem co prawda jak... Nie zauważyłam może jeszcze takiego efektu rozświetlenia, nie wiem, wygładzenia, pozbycia się jakichś, nie wiem, plam na przykład pigmentacyjnych, czy jakichś tam właśnie po opalaniu, czy coś. Jakby, no ja tego na razie nie zauważam, dlatego że mam wrażenie, że moja skóra w tym okresie jeszcze... jakby nie skupiam się na tym, na razie skupiam się na takim nawilżeniu, na tym, żeby ona dobrze wyglądała, żeby była dobrze nawilżona, nie była przesuszona. I o to na razie mi chodzi. I tutaj w tej kwestii naprawdę jestem już mega zadowolona, tak, bo już jak wyzdrowieję do końca i wszystko będzie dobrze, to myślę, że wtedy skupię się na tym, czy to serum naprawdę rozjaśnia, czy ono fajnie działa, ale to, co widzę, to, że naprawdę na dzień to serum naprawdę sprawdza się super. To jest 30 ml, taka mała wersja, z pipetką, pięknie wygląda, przepiękne ma opakowanie to serum, naprawdę uwielbiam ten kolor, zresztą ja uwielbiam niebieski, więc o, przepiękne opakowanie. Ale to serum bardzo szybko się wchłania, i właśnie nie pozostawia takiej tłustej warstwy, a do tego ja się cieszę, bo mam wrażenie, że mam coś, co jeszcze dodatkowo nawilża tę skórę, dlatego ona cały czas, mam wrażenie, jest nawilżona. Nie ma momentu, żeby ona była przesuszona, żebym czuła, że potrzebuję nałożyć na nią krem, że ona jest ściągnięta, więc ani wieczorem, ani rano, ani kiedy zmywam makijaż, nie mam takiego momentu, więc to mnie mega cieszy. No i właśnie to serum używam rano. Potem czekam trochę, aż wiecie, ono się wchłonie i nakładam krem pod oczy. I teraz to jest Kiehl's. To jest Creamy Eye Treatment with Avocado. Ja Wam często pokazuję ten krem. I powiem Wam tak, że zużyłam prawie całe opakowanie, już nie, no już niewiele zostało. I nadal nie wiem, co o nim myśleć, słuchajcie. Dajcie znać, czy Wy używałyście tego kremu, bo ja naprawdę nie wiem. Uważam, że to jest bardzo dziwny krem, bardzo dziwna konsystencja, dlatego że on jest taki dosyć, tak jak widać, on jest taki zbity, kremowy. To jest taki oleisty krem i... Kiedy nakładam go pod oczy i wklepuję, to on naprawdę jest takim gęstym kremem, który się fajnie wchłania, ale czuć, że on ma taką dosyć, nie to, że ciężką konsystencję, ale jest taki dosyć konkretny, że to nie jest taki tam żelik, który sobie nakładamy, tylko to jest naprawdę krem. Kiedy go wklepujemy, to czuć właśnie to nawilżenie i to, że on jest taki konkretny, a kiedy zaczynamy na przykład go rozcierać w ten sposób, to on się robi taki bardziej wodnisty i to już mi się nie podoba, dlatego ja po prostu wklepuję ten krem, bo kiedy rozcieram go, to jakby nie lubię tego efektu, bo mam wrażenie, jakbym wodę nakładała pod oczy i że wiecie, woda to mi bardziej wysusza niż nawilża, więc po prostu ja sobie wklepuję ten krem. I to jest pierwsza właśnie ciekawostka, jeżeli o to chodzi, bo kiedy go właśnie go tak rozmurowujemy, to on robi się taki bardzo wodnisty, trochę tak jakby oleisty, ale też nie do końca, bo on się tak nie rozprowadza równomiernie wtedy. No to jest właśnie bardzo dziwny kosmetyk, który, tak jak mówię, no bardzo ciężko nałożyć też jakby. No ale kiedy nauczymy się jakby z nim pracować, kiedy każdy znajdzie, myślę, swój sposób, jak ten krem u niego się najlepiej sprawdza, to pewnie będzie dobrze. No w każdym razie ja wklepuję go i jest fajnie. I teraz tak.
Ten krem super sprawdza się przez cały dzień, dlatego że nakładam na niego korektor, żaden korektor mi się, nie wiem, nie zważył, nie zrolował, nic się nigdy nie wydarzyło, więc uważam, że krem jest super. Tylko jeżeli chodzi o nawilżenie, to uważam, że on też fajnie nawilża, bo czuć to nawilżenie, że to ta okolica tutaj naprawdę nie jest przesuszona. Teraz co prawda, wiecie, mam makijaż na twarzy, ale ja czuję, że ta okolica wcale nie jest przesuszona, że nic tam się nie dzieje naprawdę złego. I na przykład, kiedy nakładam ten krem, to ja widzę, jak ta okolica tutaj właśnie pod oczami tak ładnie się świeci, przez to, że na niej mamy krem, ale on nie zostawia też takiej tłustej warstwy. Mimo tego, że tak jak mówię, rozcieramy go i rozprowadza się tak jak woda trochę i zostawia coś tam, to on nie zostawia takiej tłustej warstwy, więc nie ma z tym żadnego problemu, naprawdę. Każdy kosmetyk można spokojnie nałożyć. Ale do końca nie wiem, jak to jest z tym nawilżaniem, powiem Wam szczerze, bo jak się tak przyglądam swojej okolicy pod oczami, to mam wrażenie, że mogłabym znaleźć coś, co bardzo dobrze nawilży te okolice, przy okazji może trochę zniweluje takie zmarszczki, albo właśnie zmarszczki mimiczne, czy jakieś takie linie, które tutaj się tworzą po prostu. Więc zastanawiam się mocno, co jakby myśleć o tym kremie naprawdę, bo uważam, że jest fajny. Tyle czasu go używam i nie zrobią mi krzywdy, naprawdę lubię go używać i mam wrażenie, że nawilża, a z drugiej strony właśnie się zastanawiam, czy to nie jest takie złudne moje wrażenie. Co prawda ten kosmetyk jest w miarę naturalny, no to właśnie olejek z awokado, więc on powinien nawilżać, on tutaj nie ma żadnych takich, wiecie, parafiny i takich rzeczy, więc powinien być fajny, a mimo wszystko cały czas nie wiem, może tak długo go używam, że zapomniałam, jak się zachowują inne kremy, naprawdę. Dajcie znać, czy miał się ten kosmetyk i co Wy na ten temat myślicie. Wiem, że Maxi mówiła, że u niej po jakimś czasie zaczął przesuszać właśnie te okolice pod oczami, dlatego ja strasznie zwracam na to uwagę teraz, jak to wygląda faktycznie, czy po takim czasie jest lepiej, gorzej, tak samo jak to wygląda, czy to jest tylko takie złudne moje wrażenie i się zastanawiam, czy ewentualnie powinnam znaleźć inny krem, zobaczyć, czy taki efekt, jaki ja bym chciała uzyskać, czy w ogóle jest możliwy przy jakimkolwiek kremie, czy to już naprawdę tylko botoks wchodzi w grę, już nie ma nadziei, już mogę używać czego chcę naprawdę. Więc nie wiem, dajcie znać, co Wy o tym kremie myślicie. Mimo wszystko uważam, że jest fajny i polecam, żeby go przetestować, bo naprawdę wiele osób jest z niego zadowolonych i może ja teraz przesadzam, no ale stwierdziłam, że muszę Wam powiedzieć po prostu, wiecie, moją historię, bo to jest bardzo dziwny kosmetyk dla mnie. Jestem zadowolona, a z drugiej strony zastanawiam się, czy to na pewno, czy może by coś innego nie poszukać, wiecie, coś innego po prostu, może coś będzie lepsze, nie wiem. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o pielęgnację, już przechodzimy do ostatniej rzeczy, to jest krem do twarzy i to jest krem Filorga UV Defense SPF 50+, UVB i UVA ochrona. Krem przeciwzmarszczkowy, nawilżający z wysokim SPF-em, który jest dla mnie rewelacyjny, dlatego że mimo tego, że ma SPF, nie bieli twarzy, mimo tego, że to jest krem przeciwzmarszczkowy, świetnie sprawdza się na dzień, bardzo szybko się wchłania, on jest właśnie w, wiecie, w formie takiej tubki, wyciskamy, to jest taki biały, dosyć taki średnio gęsty krem, nie powiedziałam, że jest jakiś lejący, to nie jest na pewno też żel. To jest taki fajny krem, który super naprawdę rozprowadza się po twarzy. Kiedy nałożymy go za mało, to na przykład czuć, że on jest taki trochę tępy, ale też nie można nakładać go za dużo, dlatego że, no wiecie, no wtedy może cały się nie wchłonąć, więc trzeba na to uważać. Ale mimo wszystko to jest naprawdę rewelacyjny krem, mimo tego, że to jest taki dosyć, mam wrażenie, jednak bogatszy krem na dzień, bo ja na dzień raczej używam zawsze takich lekkich kremów. Tak ten pokochałam i to już jest któraś aktualizacja jakby, o której Wam opowiadam i tutaj też jest ten krem, ja już go używam chyba półtora roku, czy dwa lata, jakoś tak, i nadal go lubię, nie planuję zmieniać tego kremu naprawdę na dzień, ja używam tego, albo tego z Origins latem właśnie Ginseng, który też się świetnie sprawdza, ale to jest właśnie taki krem letni, powiedzmy, a do tego wracam naprawdę regularnie, on też się sprawdza super latem, dlatego że on się przepięknie wchłania, nie pozostawia tłustej warstwy, makijaż, jaki na niego nakładamy, nie wiem, nie spływa, nie roluje się, nic się nie dzieje, nie przytłuszcza się szybciej, nie wydziela się więcej sebum, naprawdę jest rewelacyjny, dodatkowo właśnie to jest krem przeciwzmarszczkowy, więc ja się bardzo cieszę, że znalazłam taki krem na dzień, który nie robi mi krzywdy, który bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie się sprawdza, dodatkowo jeszcze dba o moją skórę, ma SPF, więc ja Wam bardzo polecam i ja już o tym kremie też mówiłam Wam kiedyś. I tak, jeżeli jesteście zainteresowane, to ja Wam naprawdę bardzo polecam, uwielbiam ten krem. I myślę, że zawsze będę do niego wracać, jeżeli tylko będzie na rynku, to jest mój taki, wiecie, taki pewniak, jeżeli chodzi o pielęgnację dzienną. Dobrze, to już będzie wszystko. Z tego co widzę, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Tak jak mówiłam, maseczek nie ma takich dodatkowych produktów, których używam, dlatego że to jest moja taka podstawa pielęgnacji obecnie i jestem mega zadowolona naprawdę z tych kosmetyków, także dajcie znać, co Wy o tym myślicie, dajcie znać, czy używałyście któryś z tych rzeczy. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii, ale ja jestem naprawdę mega zadowolona i strasznie mi się podoba to, jak te kosmetyki działają.
i przede wszystkim, że mnie nie uczulają i nie wysypało mnie od nich i że mogę sobie spokojnie używać i właśnie widzieć te fajne efekty. Także dajcie znać, co wy o tym myślicie, czy właśnie używałyście któryś z tych kosmetyków. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam was do kolejnych filmów. Pa!